przyjmij te nasze pienia, święty Archaniele, które ci oddajemy, my twoi czciciele. Oby należ na tobie od nas grzesznych chwała, wdzięczność gorąca miłość. W imieniu organizatorów i altara, które jest w zwyczaju, wszyscy no państwo wiedzą, bo widzę twarze znajome, znające autora. Za chwilę sam zabierze głos i pomoże państwu w odczytywaniu sensu tych ilustracji. Powiedziałem, że znamy autora, bo znamy, ale za każdą odsłoną jego twórczości, bo to jest już kolejna wystawa jego fotografii w cyklu pokazującym, i tutaj nie zawaham się użyć słowa piękno, które jakoś wytarte jest już z naszego słownika, piękno Lubina. Za każdym razem odkrywamy nowy fragment, czy nowy element wrażliwości Wilka. Więc to jest tak, jak z tymi tutaj pokazywanymi fotografiami, które uczą nas przede wszystkim tego, że warto nieśpiesznie przechodzić ulicami miasta i odkrywać to, czego najczęściej nie dostrzegamy. Te fotografie pokazują nam, żeby zachować czujność i przyglądać się rzeczom, które za chwilę, bądź to zmienią swoje oblicze. Jesteśmy w odnowionej wieży trynitarskiej. Taką siłą napędzającą te fotografie jest dysonans między tym, co jest bardzo oczywiste na tej płaszczyźnie obrazu. Za każdym razem stojąc przed fotografią widzimy płaską plamę i głębią, którą należy odkryć. We wszystkich swoich wystawach Irek rozwiązuje bardzo twórczo i myślę szczęśliwie napięcie między obiektywizmem a subiektywizmem. Wykorzystując aparat, wydawałoby się narzędzie, które nie poddaje się żadnym emocjom, swoje prace nasyca wielką dawką wrażliwości. Wrażliwości rozpisanej też w różnych rejestrach, co pokazuje także ta wystawa, którą oglądać, ale może i też czytać, można w różnych kierunkach, odkrywając za każdym razem nowe sensy, nowe, konstelacje znaczeń wynikające nie tylko z narracji takiej linearnej, ale biorąc pod uwagę sąsiedztwo czy wpatrywanie się obrazów w siebie samych. Bohaterem znanym z tytułu jest Leszek Czarny, ale takim niewidzialnym na tych fotografiach, niewidocznym bohaterem jest także kościół falny, który na zasadzie wymazania jest także taką osią spajającą cykl rodzaju tej takiej wirtualnej panoramy miasta. Wieża kościoła, o którym mówię, przez wiele lat odgrywała istotną rolę i była takim kulminacyjnym centrum, fragmentem panoramy lubelskiej. Teraz jej nie ma, natomiast możemy sobie ją wyobrazić, dostrzegając też piękno w detalach czy w miejscach ukrytych. I cenne jest to, że oglądając te zdjęcia, doszukując się sensów, myślę, że sami możemy pozwolić sobie na próbę badania historii, tak jak nas uczy Irek. Widzieliśmy na poprzednich wystawach jego taki rys socjologizujący, prawda? Pokazujący życie współczesnego miasta. Widzieliśmy próbę odkrywania historii bliskiej. Tym razem sięgamy nieco głębiej. Sięgamy do historii, a raczej aktualizacji przez pryzmat krytyki, w sensie docierania do sensu mitów, legend. I tutaj punktem wyjścia była legenda przedstawiająca nam moment podjęcia decyzji o założeniu kościoła, jego fundacji, związana z Leszkiem Czarnym. Irek poszedł dalej, próbując nadać sens tej legendzie, ale także odkrył to, co w pewnej figurze dostrzegamy na tych fotografiach. Znaczy, musiał wejść poza fasady, wejść do wnętrz, odkrywając na przykład obraz kapucynów, który pokazuje również w innej narracji nieco ten sen. I jeszcze tak z obowiązku historyczno-sztucznego warto podkreślić, że w ikonografii obraz ten nawiązuje do jednego z pierwszych obrazów pokazujących sztuczne światło. W kontekście fotografii myślę, że to jest dosyć istotne, mianowicie obrazu Piera della Franceschi Sen Konstantyna. Niezwykle podobna jest struktura formalna tego obrazu, więc gdyby
piętrzy nam kolejne sensy odwołania się także do historii sztuki, nie tylko historii. O tym, w jakim kontekście historycznym pokazano Leszka, w kontekście Batorego, o czym świadczy również ta tarcza, która z Batorem jest, przepraszam, z Sobieskim związana. Także te historie wynikają, czy jakby pozwalają nam docenić nie tylko walor fotografii estetycznie odbieranej, to znaczy będącej świetnie skomponowanym dziełem sztuki, ale także pozwalającej nam douczyć się czegoś więcej poza widzeniem. Także kilku bohaterów tej wystawy przedstawia nam Irek, ale w kontekście i niedawnych świąt, a także długoszowskiej kroniki. Warto przypomnieć o tym fragmencie, który też stanowi, myślę, jakieś wyzwanie dla nas dzisiaj. I to, co w tych fotografiach jest istotne, mianowicie zwycięstwo nad Jadźwigami zawdzięcza nie tylko panu królowi, ale panu, który za pośrednictwem Michała Archanioła natknął go do tej wyprawy. Także w naszych codziennych sprawach możemy też zwycięstwo odnosić nie tylko w walce z rzeczywistością, ale dzięki temu, który jest, a go nie widać. Te fotografie też pokazują, że czasami w tym, co widać najbardziej, ukrywa się to niewidoczne. Także zapraszam do oglądania, ale myślę, że poprowadzi nas w tej wędrówce autor. Bo najprawdopodobniej mało bym powiedział, zostałem zainspirowany paroma myślami, o których nie myślałem, że powstaną, że powiem. Otóż idąc dzisiaj, a rzecz to była niezamierzona, bo mówiłem o tym, że tak będzie, że tak jest, dowiedziałem się i sobie uświadomiłem, że dzisiaj mamy niedzielę. Wielką Sobotę, tylko że prawosławną, prawda? A to też się wiąże z pewnym później zwycięstwem nad śmiercią, prawda? Ale tutaj to moje myśli jeszcze biegły ku temu, żeby powiedzieć, jak w ogóle to powstało, prawda? Bo ja, prawdę mówiąc, nigdy tego nie łączyłem, nie byłem tego świata. No i w pewnym momencie po prostu nagle takie olśnienie, taki błysk, że jedno i drugie, te dwa obrazy łączą się ze sobą, że jest to jedna historia, no i później, tak proszę przeczytać właśnie w tym moim folderku, no to jest. No i ciekawa rzecz. Jak byłem u kapucynów, byliśmy razem z żoną, wcześniej konserwatorzy poprosili, zapadła decyzja, że można. U kapucynów jest nie przeor, tylko gwardia. Gwardia wyraził zgodę na zdjęcie. No i przyszedłem. Zabrałem jakiś sprzęt, żeby móc sfotografować, ale jak zobaczyłem, od razu ręce mi opadły i stwierdziłem, że tego się nie da sfotografować. Obraz wisi wysoko. Po prawej stronie jest silne światło słoneczne. Kapucyni pożyczyli mi drabinę. Ja na tej drabinie pod głowę miałem pod wiszącym żerandolem. Drabina się ruszała. Ja robiłem to na długich czasach. Na drabinie postawiłem statyw. Tak, na drabinie postawiłem statyw i wstrzymywałem oddech, żeby nie poruszyć zdjęcia. No i tych zdjęć zrobiłem tam ileś, żeby to sfotografować. Trwało to, nie wiem, 2-3 godziny to fotografowanie. No i tak przychodzi jeden kapucyn, prawda? Później przychodzi drugi, trzeci. Po pewnym czasie ja tam miałem lampy. No i w końcu jeden kapucyn już trzyma jedną lampę, później drugi trzyma drugą, trzeci już zasłania okno. Później się zebrała taka grupka i zaczynamy się pytać, a
co to jest, co to za obraz? Bo przechodzili, tego nie zauważali. To było coś, co jest na co dzień. Nagle się znalazł człowiek, który siedzi 2 godziny, czy tam 3 i fotografuje. No i zaczęliśmy z żoną opowiadać, co to jest za obraz, kto na nim jest. No i te konotacje, te powiązania między jednym a drugim. No było to dla mnie, no, prawdę mówiąc, wielkie olśnienie. No. Powiem szczerze, że rzadko się coś takiego zdarza, że nagle powstaje błysk i rzeczy, które są rozdzielne, niełączne, nagle nabierają właśnie takiego sensu, że nagle jeden i drugi temat no po prostu tak się otwiera. No i człowiek się dziwi, dlaczego coś, co było oczywiste, coś, co się widziało, nigdy się na ten pomysł połączenia tych dwóch tematów nie łączyło. Co ja widzę? Widzę tutaj właśnie tą scenę główną, gdzie Michał Archanioł podaje no właśnie, czy to jest miecz, czy wieniec chwały, a to co to jest tutaj z boku? To tak? Tylko Wiktoria. To jest palma? To jest miecz? No nie, to może być miecz. Prawda? Tak. Tutaj... Nie, miecz raczej nie, bo to jest za dużo proporcji, jak przewidzieć strasznie szerokie rzeczy. No właśnie. Centymetrów. Raczej palma chwały, triumfu. Mhm. Pokażę jeszcze z drugiej strony, bo warto to zobaczyć. Się trzymam. I proszę zobaczyć, tutaj jest drzewo, być może, że to jest dom, tutaj proszę zobaczyć, są namioty, obozowisko Leszka Czarnego, tutaj w tle mury miejskie, znaczy miejskie, pytanie czy miejskie, czy to mury zamku, bo wtedy miasta nie było, prawda? Prawda? Są mury miejskie, albo zamku, prawda? Później... Więźniowie trzeba zabrać. Więźniowie. Znaczy tutaj jest jeszcze coś takiego jak zbroja i tarcza. Trofeum. Prawda? I pytanie, czy to jest właśnie coś, co leży dlatego, że leży w formie takiego odpoczynku, prawda? Że zostało to porzucone, czy to jest po walce? I teraz tutaj nie wiem. Ja to odwrócę tak. Prawda? I tutaj proszę zobaczyć. Trudno mi powiedzieć, czy to jest klęska, bo Jadźwigowie przybyli do Lublina, złupili Lublin i zabrali wszystko, łącznie z psami. Tak mówi podanie, prawda? I pytanie, czy to jest właśnie złupienie Lublina? Nie wiem. I teraz jeszcze odwrócę. I tutaj są właśnie ludzie, którzy, nie wiem, pokonani, prawda? Dlatego myślę, że jest to klęska Lublina. Ten napis pan przeczytał? Tak. On jest w folderku, ten napis. Także wszystko tam jest. Tutaj z kolei jest w pewnym momencie widać nurt rzeki, gdzie konie brodzą i to chyba gdzieś w tym miejscu, już nie pamiętam. I to jest najprawdopodobniej Narew, tam gdzie doszło do bitwy z Jadźwigami i tam Leszek Czarny po prostu pobił tych Jadźwigów i tak jak Długosz opisuje, że nawet psy, które Jadźwigowie zabrali z Lublina, nawet kąsały tych Jadźwigów, a jeńcy ich mordowali. Także to doszło do tak potężnej klęski, że po prostu Jadźwigowie w tym momencie, po tej bitwie zginęli z mapy, no można powiedzieć, obrony, jako lud. No i tutaj znowu właśnie rzecz ciekawa, bo być może, że mało kto wiąże ten fakt z Lublinem, z miejscem, gdzie ten sen miał miejsce, gdzie dzięki temu, że
No i właśnie tutaj pytanie jest takie, czy sen jest legendą? Czy sen po prostu jest pewnym faktem, który się wydarzył, który później w formie podania różnych podań był przekazywany z pokolenia na pokolenie, by później to na przykład Jan Długosz mógł spisać, że coś takiego miało miejsce i to było motorem, prawda, do tego, bo przecież Leszek Czarny był zrezygnowany, on nie chciał walczyć, on chciał wracać już. Przybył z Krakowa i chciał wracać. A tutaj nagle coś się stało, coś się przemieniło. I on stwierdził, że porzuci cały to, wszystkie tabory, prawda, i sama jazda wyruszy w pogoni za Jaśminami. I doszło do czegoś takiego. I tutaj dlatego też puściłem te godzinki. Tam jest taki krótki fragment, kiedy jest mowa o Półwyspie Gargano, gdzie jest sanktuarium Michała Archanioła. I jest takie krótkie wspomnienie o zwycięstwie w Polsce, o cudzie, który miał miejsce. Dlatego puściłem tutaj, to trzeba się wsłuchać po prostu w godzinki i tam jest naprawdę dużo treści. Ta tarcza została sporządzona, wykonana dla Jana Sobieskiego, prawda, który w genealogii herbowej związany był z sandomierskim wojewodą Janinem. I teraz rzecz polega na tym, że ten Janin brał udział właśnie z Leszkiem Czarnym w bitwie z Jaćwigami. I dlatego ta tarcza została powiązana, proszę tam zerknąć do folderka, właśnie, powiązana została z bitwą wiedeńską. A dlaczego? Bo to była rocznica bitwy wiedeńskiej. Czy to przypadek, czy nie? Bitwa z Jaćwingami odbyła się mniej więcej w tym samym okresie, prawda? Zbieżność dat następuje. Przyjmij te nasze pienia, święty Archaniele, które ci oddajemy, my twoi czciciele, oby należ na tobie od nas grzesznych chwała, wdzięczność gorąca miłość wciąż się powiększała. Wspieraj nas modlitwami, w walce dodaj męstwa, walczących doprowadzaj do chwały zwycięstwa. Byśmy miejsca upadłych aniołów zdobyli i z tobą wiecznie Boga w niebiosach chwalili. Książę niebios, Michale Archaniele Święty, pomnij zawsze na nas i módl się za nami po wszystkie dni do Syna Bożego. Błogosławię Cię, Boże, w zgromadzeniu aniołów Twoich. Upadnę czołem przed świątynią majestatu Twego i oddam chwałę imieniu Twemu. Módlmy się. Boże, który w porządku przeciwnym wkładasz obowiązki na aniołów i ludzi, pozwól z dobroci swojej, aby aniołowie, którzy nieustannie są przy Tobie dla wykonania rozkazów Twoich, stali się gorliwymi opiekunami zbawienia naszego przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Nie ma żadnych takich granic.